gdy rozpoczynamy pracę z nowym klientem, to zawsze zaczyna się to od spotkania, rozmowy, ale bardzo szybko staramy się poznać nie tylko głównego klienta, główną osobę odpowiedzialną za projekt, ale także poznać zespół, który odpowiada za projekt, zobaczyć, jak wyglądają procesy i narzędzia. Te trzy elementy, spięcie ich w bardzo dobry sposób, w optymalny sposób, tak naprawdę wpływa ostatecznie na to, nie tylko czy projekt jest dobrze zrobiony i zrealizował cele, ale także czy ludzie pracujący w tym projekcie chcieliby pracować w tym projekcie po raz kolejny. Bo takie pytanie trzeba tak naprawdę byłoby na końcu zadać wszystkim pracującym w projekcie. Czy wzięliby jeszcze raz w nim udział? Najważniejsze jest, żeby szybko zrozumieć, w którym momencie projekt jest, jakie są najważniejsze możliwości rozwoju, co należy poprawić i gdzie są ryzyka, na które trzeba od razu zwrócić uwagę. Zaczynamy od diagnozy, w której jesteśmy w stanie to sprawdzić. W kolejnym kroku oferujemy i wspieramy klientów w kluczowych, krytycznych elementach projektu. I przechodzimy w następnym kroku do ewolucji, w której następuje wzrost kultury zarządzania projektami.